Po 4 miesiącach miasto wycofało się z wprowadzonej w styczniu zmienionej trasy autobusów pospiesznych linii D. Pomysł od samego początku budził kontrowersje i wzbudził protesty mieszkańców Kleciny, które relacjonowaliśmy w styczniu na naszej antenie. Ten autobus tutaj dla społeczeństwa działał dobrze, od lat był w porządku i społeczeństwo było zadowolone tego. A naraz jaka zmiana? No to jest przeciwko obywatelom. No mieszkańcy zostali pokrzywdzeni tak naprawdę i to już nie tylko my, tylko krzyki też zaczynają protestować. W ogóle dla mnie to jest jakiś totalny absurd. Nie mówię, trzeba będzie godzinę wcześniej chyba wychodzić, albo ze dwie. Zwiększa się czas przejazdu dla młodzieży dojeżdżających na uczelnie, dojeżdżających do liceów i dla osób dorosłych pracujących na północy Wrocławia około 30 minut w jedną stronę, czyli godzinę dziennie, urzędnicy zabierają godzinę z życia mieszkańców. W nowym pomyśle chodziło przede wszystkim o to, aby z wydłużonej trasy mogło korzystać więcej mieszkańców. Linia nie może być linią jednej grupy. Linia jest po to, żeby obsługiwać osiedla, przez które przejeżdża. Po 6 miesiącach protesty wrocławian zostały jednak wysłuchane, a pospieszna linia wróciła na swoją dawną trasę. To oznacza, że autobusy D w obu kierunkach zostały skierowane przez ulicę Krzycką i Powstańców Śląskich z pominięciem ulicy Sowiej, Skarbowców, Gajowickiej i Halera. Nowa trasa nie podoba się tym, którzy teraz stracili możliwość korzystania z autobusu. Uważam, że jest to bardzo zły pomysł. No bo teraz mało autobusów jest. Tak to było więcej autobusów i szybciej żeśmy się dostali na Krzyki. Teraz jest autobus, którym nie dojedziemy. Rozwiązaniem tego problemu ma być zwiększona liczba połączeń przez ulicę Skarbowców. W godzinach szczytu zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii 133. 2 lipca to też pierwszy dzień, kiedy komunikacja miejska kursuje według wakacyjnego rozkładu jazdy. Wszystkie tramwaje i autobusy z wyjątkiem linii A, D, N i 146 z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie przewozowe będą kursowały rzadziej. Marta Laburda, Echo 24.